Jacek Denner, rocznik 1980. Obecnie mieszkaniec Warszawy, pochodzi z Gdańska, pisarz, poeta, tłumacz, bloger. Czytelnicy Tajnego Detektywa wysłali swoje zdjęcia siebie czytających Tajnego Detektywa i to było opublikowane w takiej rubryczce Nasi Czytelnicy. Widać po lekturze Tajnego Detektywa, że jest mnóstwo ludzi nagle zubożałych. Jest opowieść o Perlmutterównie, żebraczce, już teraz nie pamiętam takiego miasta, i jej romansach. W zasadzie nie tyle romansach, co ona przechodzi tak z rąk do rąk. To jest bardzo dramatyczna historia. I ci jej kochankowie to są wszystko żebracy. To jest taka opera za trzy grosze. To jest wszystko ulica Lwowska chyba. I to jest były tapicer, były cukiernik, to są wszystko ludzie, którzy mieli jakieś wykształcenie i stoczyli się po prostu z powodu wielkiego kryzysu. Człowiek, który w zupełnym obłędzie, nie mogąc znaleźć pieniędzy na ubranie, bo chciał mieć ubranie, żeby móc się starać o pracę, wchodzi do sklepu odzieżowego i zaczyna strzelać, zabijać ludzi i wychodzi z tym ubraniem, bo chce szukać pracy. Jest matka i dwie córki, które popełniają samobójstwo, wieszając się z biedy. Tak? To nie jest zupełna analiza, to są panie nie z elity, ale inteligentki, które nie są w stanie się utrzymać i w związku z tym, żeby nie prostytuować, wieszają się chyba właśnie.